Spowiedź święta to nie rytuał i obowiązek. Sakrament jest spotkaniem. Pomimo tego, że odbywa się czasami w ciemnym konfesjonale i wymaga od nas trudu zajrzenia w głąb siebie, nie ma lepszej okazji do tego, by pojednać się z Bogiem. Możesz wypowiadać setki modlitw. Możesz pójść na Bosaka do Częstochowy. Możesz nawet rozdać wszystkie swoje pieniądze ubogim, a i tak bez sakramentu pozostajesz poza najbardziej kompleksowym działaniem Boga. Dlatego zapraszam Ciebie do przemyślenia swojej spowiedzi. Czy przynosi Ci ona satysfakcję? Jeśli nie, to posłuchaj dalej. Mam pomysł, co z tym zrobić. Sakrament pokuty nie musi być tylko przykrą koniecznością. Spowiedź można porównać do chodzenia po piasku. Każde słowo ma znaczenie, ponieważ pozostawia ślad w mojej relacji z Bogiem. Czy to przerażające? Zdecydowanie nie. To okazja, by podzielić się wszystkim, co leży mi na sercu. Nie ma więc sensu ukrywać się przed Bogiem. Lepiej powiedzieć to, co w duszy gra, bo wtedy oddajemy to w ręce kogoś, kto kocha oraz zna najlepsze sposoby na pokonanie trudności. Dzięki Bogu życiowe burze piaskowe, zamiast załamywać, okazują się przestrzenią łaski. Chciałbym Tobie zaproponować książkę, która jest napisana w rytmie 5 warunków dobrej spowiedzi. Chociaż znamy je z katechezy przed pierwszą komunią świętą, to i tak nie za bardzo wiemy, co się za nimi kryje. Bardzo często, tłumacząc katechizm, mówi się, że pewne rzeczy są ważne, ale nie tłumaczy się dlaczego. A szkoda. Nie jest bowiem sztuką zmuszanie się, by chodzić do spowiedzi. Lepiej zadać proste pytanie, co ja z tego mam? Dzięki temu pytaniu wchodzimy w głąb tego, co daje nam Bóg. Spowiedź jest naprawdę fascynująca, ponieważ mówi o zostawieniu tego, co nas niesamowicie krępuje i ogranicza. Ona jest darem. W tej książce znalazłem argumenty, które mogą Ciebie do tego przekonać. Z pustego to nawet Salomon nie naleje, dlatego potrzebujemy wiedzy, by dobrze przeżyć spowiedź. Bardzo trafnie skomentował to święty Augustyn, który stwierdził, że wierzy, żeby rozumieć, a rozumie, by lepiej wierzyć. Ta książka ma na celu być samouczkiem sakramentu pokuty i pojednania. Pokazuje, jak krok po kroku rozbroić bombę lęku przed spowiedzią. Jak to popularnie mówimy, co dwie głowy to nie jedna. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że korzystamy z doświadczenia 2000-letniej wspólnoty, to tych głów będzie zdecydowanie więcej. Z tego powodu warto sięgnąć po sprawdzoną mądrość. Niestety wiedza bez miłości jest bezużyteczna. Co z tego, że wiemy dużo o Bogu, jeśli nie chcemy nawiązać z Nim relacji? Dziwią Cię te słowa? Z Bogiem możesz mieć osobisty kontakt. Niech nie przeraża Ciebie to, że On jest taki wielki, wszechmogący. Dzięki Jego miłosierdziu Twój grzech wpada jak kamień w wodę. Niszczy się jak zamek z piasku, który jest podmywany przez morskie fale. Po tych wszystkich mądrościach nie chcę Ciebie zostawiać z wewnętrznym rozdarciem. Są treści, które pomogą Tobie spojrzeć na spowiedź z większą nadzieją, ponieważ nic piękniejszego od niej nie może Ciebie spotkać. Naprawdę. Tę książkę napisałem po wielu godzinach spędzonych w konfesjonale i po wielu moich osobistych spowiedziach. W końcu bywam zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie konfesjonalowych kratek. Daj sobie szansę na zmianę. Spowiedź to naprawdę pomaga. Książka mojego autorstwa, księdza Piotra Śliżewskiego.